Witam, witam gwintowników. Dzisiaj kolejny odcinek na drugą nóżkę, można powiedzieć. Rozpoczynamy od beczki i łapeczki z Skellige. Gramy z Skellige. Weteranami, proszę państwa. Weterani wracają na pełnej pompie. O, bierzemy Primala. Tutaj musi być karta, którą niegdyś przedstawiałem, taki sentyment jak najbardziej. No i teraz tak, myślę, że mocny Regis, mocna oczywiście kontrola z Coyatel z nową Milwą. Natomiast równie mocni tutaj weterani, mamy nawałnicę ciosów, gramy oczywiście Fucusia na 14, już tutaj prowizja poszła. Wraca Krwawy Orzeł, wraca tutaj Harald, Tyrgwi, mamy tutaj Skiordala potężnego naprawdę z branem. Wabierna, Herkia, oczywiście tutaj brązowe wojaki, weterani. Ogólnie jeśli wpiszemy sobie tutaj tak weteranów, no to większość mamy. Gramy bez Ace'a i bez tego weterana, ponieważ on nie ma tagu weterana. Tutaj skeligijski weteran nie jest weteranem. Natomiast jeśli chodzi o brana, no to już przedstawiałem wam wczoraj, teraz jeszcze powtórzę. Weteran również, więc będzie miał na koniec naprawdę dużo punktów, aż 8. I wzmocni tę kartę o na razie 0, natomiast zwiększy tę wartość o 1 za każdym razem, gdy wrogie jednostki otrzymują nadmiarowe obrażenia. Czyli na przykład lider przestrzeli albo strzelamy z 4 ataku, a tam jest tylko 3 i tutaj to wszystko się gromadzi. Jakiekolwiek punkty przestrzelimy, dostajemy tutaj nadmiarowe na tej karcie. I na początku gry aktywuj umiejętność weterana swoich jednostek, to jest najważniejsza. Można powiedzieć, na tym robimy więcej niż na tych nadmiarowych zwykle, więc na przykład taki Skiordal zaczyna z 4, kończy z 6, potężne uderzenie za 6. Można zagrać jeszcze raz z Fucusii, wszyscy weterani mają plus 1 na start. Miodzio, więc rozpoczynamy rozgrywkę. Tutaj na pewno trzeba się obawiać jakiegoś Skojatel, które nie ma jednostek, bo tutaj bardzo mamy dużo obrażeń, ale troszkę tych swoich punktów również jest, także kontrola mocna, ale zobaczymy, na kogo trafimy. Oczywiście, że trafimy na Mirror. Oj, jeszcze tutaj nie grałem tym deczkiem na Mirrorze. Bardzo często miałem tutaj Skojatel to nowe, raz w sumie potworki. Natomiast, no ciekawie, on będzie rozpoczynał, tak? Uroborosa tutaj ma. Chociaż może gra tą starą metę, może grać tą starą metę. Też jest to możliwe. Dobra, mamy tutaj Rębacza, to jest fajne na start, natomiast... dwa razy Berserker. No niech będzie, taka słabsza, chociaż tu będzie do wskrzeszenia. Szczerze mówiąc... przydałoby się jeszcze z Orła tutaj zejść. Dobra, szukamy na Berserkerze, dobra, niech będzie ten. Mamy takie brązowe karty. Nie są jeszcze jakieś idealne, żeby też... A, czyli jest poprzednia metka, dobra, poprzednia metka, spoko, spoko. Tu sobie weźmiemy od razu, a walniemy za 5, to wiadomo, że mała syrenka może później deszczyk wrzucić. Ale ciekawe, że tutaj zmienili tą ikonkę rozkazu. Już cios za 4, no tego mi się aż tak bardzo nie opłaca. Rzucimy sobie tutaj na razie Ankretyna, bo ten weteran też świetny, on będzie miał później 7 punktów aż. Więc 9 na takiej karcie za 5. Tutaj mamy spokojnie 8 za 4. Ale oczywiście to są punkty z brana, nie? To są punkty z brana. Teraz tak, czy my chcemy tego Berserkera? Czy my chcemy tego Berserkera? Nie, na razie wojowniczkę. Nie spieszy mi się tutaj jeszcze jakoś bardzo, bardzo. Jak ma tą tylko syrenę, no to wiecie, będę jeszcze dwa razy obijał albo coś. No teraz mogę Berserkera rzucić. Ręba mogę rzucić, bo to jest obite. Tu może być druga obita karta. I tu rządza jest na 3, tak? Rządza jest na 3. Jeszcze Skiordal. Skiordal też jest fajny. Nawet w pierwszej można sobie zagrać, później z Fucusii, nie? On ma tutaj 8, jeszcze trochę deszczu będzie. To jest jedna z najlepszych kart teraz pod Fucusii. Ewentualnie, jak gracie w drugiej, może Haralda. Albo tutaj Tyrgwiego. Jest różnie. Jest różnie. Oj, teraz mega przyspieszy. Czy my jeszcze to zrobimy później w dwóch? No zobaczymy, ewentualnie ten lider. To tak, spróbujemy na jeźdźce rębę ustawić i lider. E, spoko, spoko, może być.
Dawaj, dawaj, wojowniku. Czyli stara meta turniejowa na nową metę, tak mi się wydaje. To będzie raczej jeden z najlepszych deków skaligijskich, bo jednak no te karty są mega mocne. Zobaczymy jak w pojedynku właśnie z tym deckiem, bo oczywiście ma mnóstwo też kontroli. Jest bardzo dobry, widzieliśmy na turnieju. On już przecież na poprzednich openach, na masterach. Trochę się teraz grzybki pojawiły. Był ten deszczyk jeden, ale... Oj, ciekawie. Dobra, jest ciekawie. Teraz tak. Lutniemy sobie. Tak, i wystarczy jeden lider. I elo. No to było moim zdaniem bez problemu. Jeden lider, żeby wygrać rundę, to nie jest jakiś mega duży problem. Tylko teraz tak, fokusję nie mamy jakiejś idealnej, bo to będzie po prostu pod duży deszcz. Pod duży deszcz na przykład za 8 punktów i fokusja nie jest źle. Wojowniczka. Tu ten berserker pewnie dostanie w pysk. Dobra, no to musimy spasować. Musimy spasować, nie ma co blidować takich talii kontrolnych. My swoje punkty mamy. Tutaj bran na razie nie ma, nie? Nie ma żadnych dodatkowych punktów. On po prostu jest jako weteran, żeby też no, te karty miały większą moc. Zwłaszcza Skjordal. 6 punktów, od razu koral niszczona. Zobaczymy. Jest nieźle. Morka pod fokusję dał. No ale tutaj w tym deku nie będzie żadnego wzmocnienia. Nie ma żadnych szans. No na pewno nie zagram tego Wiedźmina, który się za obrażenia tutaj wzmacnia. Ten Wiedźmin out. Bym musiał tą Razę, bo już chociaż dwie mi zostały. Ale cofnę. Fatalnie, fatalnie. Czyli Haraldo tu mamy. Tyrgwiego. Tyrgwi to jest 1 000 000 punktów. Herkie. No nic. A, czyli on gra jednak na scenariuszu. Czyli to jest ta wersja też turniejowa, ta druga. No dobra, spoko. Wiecie co? Zrobimy tak, bo tu jest wiadomo dużo punktów, później będzie więź i od razu jakieś rzuci tutaj grzybki, nie grzybki. Warto grać szybko. Tu będę miał też odpowiedź. Teraz fokusja. Fokusja może w najeźdźce, co? Też dosyć szybko trzeba grać. I później krwawy orzeł. Rewelacja pod Haralda, ale to jeszcze trochę. No, zobaczymy, zobaczymy. Na pewno będę miał cele do ataku. Mogę sobie upnąć. Na pewno będę miał cele do ataku, nie? Ewentualnie jak Skjordal tutaj by został ubity. Też nieźle. Jakby Skjordal został ubity. Zagram sobie jeden lane. Zobaczymy, może jeszcze poczekamy, ale... Bo to jest 12, to jest 12, ale tutaj bym miał bardzo dużo deszczu. I z drugiej strony to jest 9. Ja już zdecydowanie opłaca się tamtego. 9 i 3 tury więcej deszczu, czyli 6 punktów. No to 3 więcej. No to taka fokusja to jest potęga. Zobaczcie, 4 punkty. I tutaj robimy 9 i jeszcze robimy... Oj, 10 z deszczu. Niesamowite. Fokusja jak ma cele pod deszcz, to jest szok. Ale tutaj z drugiej strony ten scenariusz jeszcze rzuci te kruki. Więc tutaj powinny być punkty. On też trochę tych punktów ma nawet na kontroli, nie? A tutaj się jakoś albo pod koral, albo pod morka wrzuca. A, czyli fokusji już nie będzie grał. W koral. I tutaj też nie ma ataku. 8. Jeszcze mi się aż tak bardzo nie opłaca. Natomiast robimy sobie jakieś ewentualnie takie rządze. Dobra. Fajnie, fajnie. Czyli teraz już fokusja. Przydałoby się też Haralda zagrać. To jest bestia. To jest bestia. Okej, mówca jest. I teraz już się zaczyna, tak? Dobra, już się zaczynają dymy. To tak, bierzemy tego krwawego orła.
Już teraz tak. No, zrzucę mu to. Jest Harald. Pyk. Bierzemy jednego tego majstra. Dobra, tutaj akurat żądzy jeszcze nie ma, ale to poczeka, bo ja sobie z rębaczem to zagram. I teraz oczywiście rębacz, później Fukusja, nie? Rębacz, Fukusja, Bran to może być na finishera nawet, wojowniczka też. Tutaj jakiś strzał. No ta Rejza na 6, albo tutaj 6. O, 6 po prostu możemy zbijać na mówcy. Ale będzie miał jeszcze podgłąb czastym. To będzie miał grzybki, za chwilę coś uleczy. No to też trzeba będzie to zbijać szybko. No ciekawie, ciekawie. 6 na 6, on ma mocnego lidera. I teraz Fukusję. No teraz się zacznie. No mówca. I dobra. To jest za miliard. To jest za miliard. No będziemy mieli w co bić. Tyle dobrze, ale... To już będzie kosmos, zaraz odjedzie. Jeszcze rzuci sobie alchemię. Gąbkę sobie rzuci. Nie rzucił, tak? Dobra. Raz. Tu, żeby mieć zasięg. Tu, żeby mieć zasięg. I już lutujemy, dobra. Jest dycha. I teraz mamy bardzo dużo żądzy. On jak będzie alchemię rzucał, to i tak jeszcze mi tutaj nie wyciągnie tej żądzy. Ojojojoj, to jest potęga. To jest potęga. Ojojoj, to jest potęga. No niestety. Teraz tak, Fukusja. A co on poświęcił dla ciebie? Na jeźdźce. Kobiety, dzieci, starcy, nie oszczędzamy nikogo! Pyk, dobra. Była ta żądza. Tutaj Ręb już ma dychę, to nie jest morski wysłannik, ale 4 tury to jest całkiem. Pierdyka, to jest szok. Daj szybką śmierć. Jest alchemia ofiary. No to jest szok. To jest szok, ludzie, nie wiem czy już to dogonię. Naprawdę nie wiem czy to dogonię. Dobra, tu ewentualnie w tą siódemkę bym musiał uderzyć. Na bliskie. I teraz... Jest deszczyk, ależ teraz dużo punktów. No, ten deszczyk ładnie. Przydałoby się jeszcze jedną ściągnąć, ale już nie mam czym. Nadmiarowych nie ma wcale. Tego Haralda, oj, alchemia, potęga. Potęga, proszę państwa. Ewentualnie później mogę zagrać tego majstra. Dobra, niech będzie. Tak kończą ci, którzy sprzeciwiają się woli Jarla. Później mogę zagrać na te obrażenia. Tego Wiedźmina. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. Szkoda, że nie ma tego Haralda, już nie obija, ale będzie ciężko. 51, 47. Raz, dwa, trzy, cztery. I tu są obite karty, no nie ma szans. No, czyli stara meta jeszcze ugrała, natomiast mówcy klanu Kruka, nie? Mówcy klanu Kruka i teraz zobaczmy jeszcze. Świetne zagranie będzie. Z mentorem, bo on tutaj nie miał na koniec morka 10 punktów. Nie tak źle, nie tak źle. Ale dobry deczek, moim zdaniem, weteranów. Spoko, była w miarę równa walka, fajna, ciekawa. Zagramy jeszcze raz. Ciżby, zobaczymy teraz harmonię. Ciżby, zew harmonii, Dana. No to Saskia, prawdopodobnie Saskia, może zobaczymy jak te karty działają, bo jeszcze nie sprawdzałem właśnie Saski, tak naprawdę, ale spoko, spoko, na pewno się pojawi na kanale. Myślałem teraz o Regisie, ale dajcie znać w komentarzu co następne. No to tak, zamaszysty, to się przyda. Okej, jest Harald, Fukusja. Całkiem nieźle. Całkiem nieźle, mamy Skjordala, nie, to jest naprawdę już niezła opa. Nawet za mocna, ale będziemy próbować zbijać. Jak on Saskię wrzuci, nie wrzuci Saski. Na start. Teraz tak. No tu bym miał Wabierna. I jeśli ma pancerz, no to możemy strzelić od razu.
Upatroszę was jak ryby! A tu i tak nie miałem już tego orła, więc spokojnie ten wabior zrobił, no, miliard. Po prostu miliard, bo nie mam takiej karty ściągającej od razu na hita jak Morkwark albo Hjalmaran Kretyn. Dobra, tu będzie od razu harmoszka, czy poczeka? Ale ładne. No i dawno nikt tej szabli nie grał. Bardzo ładne. Wrzucimy sobie, wiecie co? Na razie Herkię. Wiadomo, że tutaj mogę poobijać, ale trafiłem akurat w tą młodą driadę. Jak przemieni, to jeszcze wrzucimy sobie Berserkera i z drugiej strony mamy tego orła. Mamy tego orła. On będzie jednego zmieniał? Nie będzie zmieniał. No to tak. Pyk. Brana jeszcze nie chcemy. Weźmiemy sobie najeźdźcę pod Haralda na później. Dobra, tu już nie ma co zmieniać. Elfa w czatownika. No fajnie, fajnie. Teraz mam mocną rękę, ale czy chcę wykorzystać tutaj te dwie karty? Szczerze wątpię. Harmoszka. Ciekawa ta harmoszka. Biorę cię ze sobą, bratku. To też ma harmoszkę, ale ściągnę tego elfa. Niech będzie. Jeszcze później jakąś jedynkę mi wzmocni. Kolejna przyrka. Trochę ma tych przyrek. No, bardziej pod jednostki bym mógł grać, ale jak tak lubi. No problem. Ja sobie solidnie tutaj za 6 punktów zagram. On teraz ma dwie harmonie. O, przebije ostro, ale jeszcze mam Skjordala. Skjordala. Serio? Dobra. No to teraz. Teraz chłopiec w opałach. Ja gram bardzo, bardzo lekko. Wojownika już bym sobie mógł zagrać tego. Ale nie, no ta harmoszka. Nie ma o czym gadać, kurczę. Chyba pogramy troszkę, co? Chociaż on ma tą danę. Musiałbym wyciągnąć od niego tą danę. Ciężko powiedzieć. Chyba zostawię sobie fokusję i zagram Haralda. Te i później zagram fokusję w Haralda na krótkiej. To będzie spoko. To będzie bardzo spoko. Czyli tak, zagraj. Oczywiście. Zagram sobie. Pyk. Najwyżej no będzie na tej drugiej fazie, nie będzie atakował, ale to jest końcówka. Ja będę bardzo skracał ten tutaj meczyk, żeby on też się nie rozpędził na harmonii. Oczywiście ma fajnego lidera, więc ja nie mogę się pozbyć mojego. U niego naprawdę troszkę punktów się zrobi. Troszkę punktów się zrobi. Strzała w tyłku czy dwie. Bo tu nie chodzi, żeby jakoś tej karty zdobyć, ale może się uda. Ale bardziej, żeby skrócić i nie stracić lidera, mieć fajną pozycję, czyli zagrać fokusję po prostu na finishera. Okej, kolejna przyrka. No nieźle, powiem, że nieźle. I teraz już spokojnie możemy grać tego, nie? No wiecie co? Się nie spieszy. Pójdziemy najwyżej na równych. Zagram sobie tutaj Wiedźmina Ciamciaramcie i później będę miał jaką kartę chcę. Czy Brana? Bran to nie jest jakieś cudo. Dobra, mamy Moren i bloczek. Fajnie. Ja sobie i tak to uleczę za chwilę, więc ten Rębacz jak przetrwał, zrobi tam chociaż te parę punktów. Tyrgwiego, tak się zastanawiam, czy Tyrgwiego, bo tutaj miałbym za 7 Tyrgwiego, zależy kiedy to zagra. Jak zagra w końcówce, to już nie zdążę, ale zawsze jest to jakiś wariant. I wtedy mocne zagranie, nie? Wtedy jest to mocne zagranie, mamy 14 na Tyrgwim. W sumie będzie 15, bo on jeszcze dostanie punkt. Całkiem. No dawaj, 14 do 20. Ja mam teraz fajne leczenie, jeszcze gram oczywiście tego orła, bo no w króla Brana nie trzeba aż tak grać. Mogę sobie na jeźdźce tutaj łupnąć.
No dobra. 6. Niech będzie ten najeźdźca. Gdyby coś. 24-30. Oczywiście mogłem teraz lidera dobić. Ale chyba jeszcze wrzucę Tyrgwiego w Barnabę. Tak. Wrzucę chociaż teraz karta do przodu. Ale wrzucę. Wrzucę Tyrgwiego w Barnabę. Mam nadzieję, że nie będzie miał oczyszczenia. Fumoren jest 26-37. Szczerze mówiąc, nie chciałem grać tej Fukusji. Ale Fukusja w Skjordala? To brzmi sensownie. To brzmi realnie. No gdybym chciał, to Fukusja w Skjordala i cały lider, to jest milion, nie? To jest milion, bo Fukusja robi w tym momencie 14-9. No nieźle. Nie wiem, czy by wyrobił. Chociaż ma tą dane jeszcze. No chciałbym od niego albo kartę, albo właśnie tą danę. Dobra, bierzemy kartę. 21-31. A dobra. Dla niego zrzucić ogień, a co on poświęcił dla ciebie? No to Eluwa. Eluwa ziął. Nic z tego nie będzie, z tej harmoszki. Nie zagrożę se pan. Kurde, ale pogrom, nie? Patrzcie, jaki potencjał. Widać, że tamto Skellige nadal jednak mocne. I ze scenariuszem, bo nie miałem odpowiedzi na scenariusz. Rozpędziło się to i było bardzo dużo tych mówców. Natomiast na inne deki mi bardzo dobrze idzie. Nawet na to Skojatel nowe z Milwą, takie kontrolne, takie bardzo dziadowskie, takie uciążliwe. To punkty tutaj robimy, bo ta Fukusja pod koniec w Haralda, w jakiegoś tutaj tego najeźdźcy, przecież on od razu robi milion na start, jeszcze jak jest jakaś rządza, no to około 20, nie? To jest taki fajny finisher. Także tak wyglądają weterani, dajcie znać, co chcecie zobaczyć następnym razem. Łapkujcie i bywajcie, do następnego, hej, hej, hej. Wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka, przypominam o łapce w górze i subskrypcji kanału, obok wyświetla się nowy film i cała seria odcinków, natomiast jeśli podoba wam się moja twórczość, możecie wesprzeć kanał na Patronite i na YouTubie klikając przycisk wesprzyj na ekranie lub poniżej. Wielkie dzięki i do zobaczenia.